mole piramid w Nuri składa się z grobowców 21 królów oraz 53 królowych i księżniczek, łącznie 74 piramidy. Pierwszym władcą, który kazał budować w Nuri, był wspominany już wcześniej Taharka, czarny faraon z 25 dynastii. Jego piramida była największa, bok liczył prawie 52 metry, a wysokość 40 do 50 metrów. Pozostałe piramidy były niższe niż piramida Taharki i miały 20 do 30 metrów wysokości. Pozostałości piramidy Taharki z VI wieku przed naszą erą.